Topręt wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722 012 002. Jordanowskim w Końskich, żeby wyruszyć wspólnie na trasę 26. nocnej majówki, organizowana przez nas, przez oddział PTTK w Końskich. Na trasie wytyczonej, tutaj przygotowanej przez biuro oddziału PTTK w Końskich, troszkę z użyciem szlaków turystycznych, będzie przebiegała na dystansie około 20 km z ogniskiem w miejscowości Piekło przy skałkach, które rozpalać będziemy około godziny 24. Przy ognisku będziemy wręczać imienne certyfikaty, no i tradycyjnie będziemy losować drobne upominki. Każdy uczestnik imprezy otrzymuje też słodki upominek, no i buton pamiątkowy, a także mapkę z opisem trasy. Mamy blisko 170 uczestników, którzy przyjechali do nas z przeróżnych zakątków. Oczywiście silnie reprezentowane województwo świętokrzyskie, ale też znajomi i przyjaciele z Grodziska Mazowieckiego, z Tomaszowa Mazowieckiego. Są również reprezentanci nieliczni, ale z dużych miast, z Łodzi, z Warszawy czy Poznania. Dlaczego się pan zdecydował wziąć udział w dzisiejszym wydarzeniu? Bo lubię chodzić. Oczywiście. Opoczyński Klub Morsów. Pierwszy raz pan bierze udział tutaj? Nie. Który to już raz? Trzeci. Bardzo przyjemna przechadzka, bardzo fajna wędrówka nocna. Nierzadko jest takich wędrówek, gdzie można sobie akurat nocą powędrować. Lubimy z żoną chodzić. Wędrować z super fajnymi ludźmi w ekstra towarzystwie. I po prostu fajny jest czas spędzenia, fajnie można spędzić czas, żeby sobie zwiedzić, zobaczyć, ewentualnie nocą, jeszcze nie szliśmy nigdy w Końskich, także bardzo fajna sprawa, bardzo fajny pomysł. I 20 któryś już, chyba 22, także no, my bierzemy pierwszy raz udział, mam nadzieję, że nie ostatni. Lubimy marsze i to długie marsze, może nie za długie, bo ten ma być około 20 km. To jest taka odległość, którą moja koleżanka pokonuje codziennie właściwie. Właściwie codziennie robię takie 20 km i pomyślałam, że fajnie będzie po prostu zrobić je w większej grupie, że to może być świetna zabawa, okazja do poznania nowych ludzi, super przeżycie. Powiem tak, kocham noc. Czy to jest pierwszy udział w nocnej majówce w Końskich? W nocnej majówce, tak. Tak, ale myślimy, że nie ostatni. Ale w innych marszach brałam udział. No chyba mogę. O. O,